witajcie. Nie wiem, czy tak samo jak ja lubicie mazurskie cmentarze. Ja bardzo lubię je odwiedzać. Jest ich na naszej ziemi co najmniej kilkaset. Większość z nich jest już oczywiście dawno nieczynna. Ale te cmentarze są wyjątkowe, dlatego że przenoszą nas one w czasy, których już nie ma. Pozwalają nam poznać ludzi i miejsca, które kiedyś tworzyły tę ziemię, a dziś są już jedynie częścią historii. Takim przykładem jest chociażby ten nasz ewangelicki cmentarz w Łęgutach, który jest właśnie takim już ponad 500-letnim nośnikiem historii tego, co tu się działo, jak ta wieś i cała okolica funkcjonowała. Ten cmentarz opowiada chociażby trudną historię tego, kim byli Mazurzy. Ludzie o niemieckich imionach i polskich nazwiskach. Ludzie, których groby z jednej strony pisane były po niemiecku, a z drugiej strony w języku polskim. Ale cmentarze są też bardzo szczególnym miejscem, ponieważ one w sposób wyjątkowy skłaniają nas do refleksji i do zadumy nad przemijaniem, nad śmiercią, nad naszą ulotnością i tym, że dla każdego z nas jest wyznaczona data odejścia. Dziś w sposób szczególny nasze myśli skierowane są właśnie w stronę tej ulotności i przemijania, bo doskonale wiemy, jaka dzisiaj jest data. Dziś obchodzimy 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej, katastrofy samolotu prezydenckiego. Dla nas, ewangelików, jest to szczególnie trudny czas, ponieważ w tym wypadku zginął jeden z najwybitniejszych duchownych naszego Kościoła, proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a jednocześnie zastępca ewangelickiego biskupa wojskowego, ksiądz generał brygady Adam Pilch. I właśnie w ten dzień przychodzi nam przeczytać słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, który w 4 rozdziale od 16 wersetu pisze tak. Dlatego nie upadamy na duchu, ale jeśli nawet nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie zaś cierpienia, które chwilowo znosimy, przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały. Nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, trwa do czasu, natomiast to, co niewidzialne, wieczne. Wiemy, że apostoł Paweł doskonale wie, czym jest cierpienie, trud i przemijanie. Droga, którą wybrał, w pewien sposób wyznaczyła jego los. Wiemy, że bardzo ciężko chorował, z tego powodu cierpiał. Wiemy, że wielokrotnie był także bity, siedział w więzieniu, był prześladowany właśnie z powodu misji, którą na co dzień realizował. Doskonale więc zdawał sobie sprawę z tego, czym są cielesne ograniczenia i co to znaczy, że ciało z czasem traci swoje właściwości, traci siłę, traci moc, traci zdrowie i ciało przemija. Każde ciało z wiekiem zmierza w stronę śmierci, w stronę przemijania. Ale jednocześnie apostoł Paweł mówi o tym, byśmy nie upadali na duchu i byśmy nie tracili naszej nadziei. Bo chociaż to ciało fizyczne rzeczywiście prędzej czy później przeminąć musi, to wcale nie znaczy, że przeminiemy my. Dlatego, że właśnie w Chrystusie Jezusie mamy obiecane zmartwychwstanie i życie wieczne. Taką ciekawostką jest fakt, że nasze ciało, chociaż się starzeje, chociaż no właśnie z wiekiem jest poddane różnym ograniczeniom, to najdalej co 7 lat jest całkowicie nowe. Dlatego, że każda komórka ludzkiego ciała najpóźniej po 7 latach obumiera, a jej miejsce zajmuje nowa komórka. Dlatego, chociaż wydawać by się mogło, że jesteśmy wciąż tymi samymi ludźmi, to tak naprawdę co 7 lat z perspektywy biologicznej jesteśmy zupełnie nowym organizmem. Ale oczywiście wciąż tym samym człowiekiem, wciąż zachowujemy tą samą tożsamość, ten sam umysł, wiedzę i wszystko to, co tworzy naszą osobę. I dlatego też ten przykład w pewien oczywiście uproszczony sposób pokazuje nam to, że nawet jeśli ta nasza, jak to mówi Pismo, zewnętrzna powłoka kiedyś obumrze, kiedyś umrze, to nie znaczy, że umrzemy my.
bo Pismo Święte jasno i wyraźnie obiecuje nam nowe ciało. Obiecuje nam zmartwychwstanie i życie wieczne w Bożym Królestwie. I tej nadziei chce nas dziś nauczyć apostoł Paweł. Chce nas upewnić, abyśmy niezależnie od naszych cierpień, naszych trosk, naszych problemów, naszych doświadczeń, konfrontacji z przemijaniem swoim i naszych najbliższych, nie tracili nadziei, ale ufali i pokładali naszą wiarę w naszego Pana i Boga, bo w Nim mamy życie wieczne i nie musimy się lękać. Myślę, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na naszych cmentarzach, takim jak ten, stawiamy krzyże. Są one oczywiście naszym sposobem na upamiętnienie tych, którzy odeszli, wspomnienie naszych zmarłych. Ale myślę sobie także, że są one swego rodzaju Bożą pieczęcią, że ci, którzy spoczywają w ziemi, są objęci tą obietnicą, tą nadzieją zmartwychwstania. Dlaczego? Właśnie przez ten krzyż, przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Chrystusa. Ta obietnica jest także ich obietnicą i naszą obietnicą. I w miejscu, w którym dziś stoi krzyż, kiedyś stanie Chrystus, który każdego z nas wezwie do zmartwychwstania, do życia wiecznego. Życzę Wam, by ten dzień pełen zadumy, pełen refleksji nad życiem i śmiercią był także właśnie dniem, kiedy odnajdziemy w Chrystusowych obietnicach radość i nadzieję dla nas i naszych najbliższych. Miłego dnia z Panem Bogiem.